Cześć, w dzisiejszym sparingu zawalczą ze sobą Valhalla PL3 i Grambo Lubię 2, także zaczynamy. Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym sparingu klanowym. Dzisiaj zagości u nas Valhalla PL3 i Grambo Lubię 2, czyli dwa troszkę mniejsze klany. Dzisiaj się sprawdzą, będzie pojedynek 3-3, więc bez zbędnego owijania przechodzę od razu do losowania. Uwaga, losuję. Tutaj chyba pierwsza jest Valhalla. Sprawdzę, co tutaj mamy. Co tutaj jest? Prosto. Tak, prosto. Zobaczymy z kim będzie walczył. Z Grambo Lubię 2. I Ewelina dzisiaj nawet walczy, no. Ponieważ... strasznie są... słabo zorganizowani właśnie w Grambo Lubię 2. Napalili się na sparring. Gra z wkurwiaczem. Tak, wkurwiacz. Jest taki nick, słuchajcie, jest taki nick. Taka osoba istnieje, czekajcie. Tam mu rejkta. Ponieważ on nie gra, są tylko osoby, które grają. No i jest oczywiście jeszcze Szparus. Trihop z Valhalli. Teraz. Dobra. Sprawdźmy. Próbuję wejść do klanu, ale ja powiedziałem, że już nie będę wpuszczać, bo ostatnio... kurde, mi się karteczka roztargała. Fuck. Haj, to jeszcze na Ewelinie. Ewelina będzie grała. Ewę. Dobra. Czekajcie, zamknę klan. No i tutaj jest... o, tu widzę, że tutaj chcą wejść. Aha, dobra. Valhalla. I Mikołaj z Valhalli. No i ostatnia. Co mi tutaj ten pop filtr tak skacze jak szalony. I ostatnia osoba z Grambo Lubię 2. Jest to troll. Yo, troll. Dobra. Piszę chłopakom co i jak i jest ok. No i zaczynamy pierwszą walkę. Gra Ewelina przeciwko Trihopowi z Valhalli PL3. I co? Zobaczymy, jak sobie Ewelina poradzi. Gra gigantem. Miał grać ogólnie ktoś inny, ale gra Ewelina. Tutaj Trihop zaczyna bowlerem. Zobaczymy, jakie będą posiadać deki. Może zobaczymy dzisiaj nowe karty. O, i jak powiedziałem, tak jest. Butleram. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ewelina wyrzuca loga. Jezu, jak to Ewelina wygra, to normalnie będzie kozak z niej. Wow, no tutaj ładnie poszła, ciekawe czy ten barbarian jeszcze dojdzie. Uderzy, gigant, ciekawe czy uderzy. 1600, 1517 ma tutaj przewagę. Zobaczmy, aj kurczę, Ewelina. No, zap niestety za słaby teraz na beczkę goblinów. Ale ma loga Ewelina, zobaczymy czy pomyśli, żeby później następnym razem. Ojojojoj, taki bardziej rakowy deck. O, świetnie, ma jeszcze strzałki, ma. Wow, ma 4 spele w tym deku. Bardzo dobrze się przygotowała. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Trihop tutaj już też odsłonił dość sporo kart. Jeszcze mu 2 karty zostały. Ewelinie została 1 karta. Nie zdziwiłbym się, gdyby miała jakiegoś lightinga. Trihop zaczyna bowlerem, tak jak przedtem. Pewnie w tym momencie postawi piecyk. Albo postawi... postawił piecyk. No i to jest w sumie zagadka. Nie. Butlera, horda minionów. Ewelina przedtem zużyła już strzałki. Zobaczmy, ładnie tutaj przeszły te barbarianki. Poleciał Fireball 1288. Ciekawe, czy te minionki dolecą. Jeszcze, czy troszkę obiją tą wieżę. 1204. No, na razie Ewelina ma ładną przewagę. Strzałki. I teraz w tym momencie będzie trzymała loga. Zobaczymy, czy Trihop tak fajnie wyrzuci tą beczkę. I właśnie... nie, kurczę, ja to bym bardziej rzucił od samej góry, ponieważ później loga, czasem osoba wyrzuca loga i te goblinki ogólnie mogą być postawione za logiem. To wtedy strasznie zmyla przeciwników. Oj, co tutaj poszło? Fireball za fireballem. No, zobaczmy, 793. Ewelina będzie chciała go wykończyć spelami. Ja myślę, że Ewelina tam coś ma w tym deku. Ma jeszcze jeden spell. Zobaczymy, co to będzie za spell. Horda minionów ładnie została wyrzucona.
1417. Zobaczmy. 3 Ewelina. Oj, 366. Ciekawe, co tam jeszcze jest. 793. Ładnie walczy, słuchajcie. Tak, ale no niestety tu już jest na hita. Lok pozamiatał, 564. Ładna walka i jest 1-0 dla Valhalla PL3. Gratulacje. Ja oczywiście trzymam kciuki za obydwa klany. No i mamy już drugą walkę, czyli Troll Gamer YouTube versus Mikołaj z Valhalla PL3. Zobaczymy, jak sobie poradzą chłopaki. Tutaj znów widać, że jest gigant. Mikołaj zaczął minerem. Oj, tutaj Troll wyciągnął tego Electro Wizarda. Już dwie karty zdążył odsłonić. Ten Wizard przeleciał. Mikołaj strasznie wstrzymuje ten eliksir. Wyrzucił tutaj... Wow. No i teraz będzie deck z nową kartą, czyli z egzekutorem. Zobaczymy. Dla mnie to po prostu jest śmierć teraz ten egzekutor. Elite Barbarianki są. Wyrzuci tutaj. Niestety ten egzekutor, on... Nie doszedł tutaj do tej wieży, a mógł ją troszkę obić. Na razie idą łeb w łeb. No tutaj ten Mega Minion troszkę inno obije. Ładnie ściągnął tą princeskę tym tornadem, ale ja to bym przytrzymał to tornado właśnie na te elite barbarianki, żeby je później ściągnąć w sam środek. I jeszcze im zostało po dwie karty do odsłonięcia. Jestem ciekaw, co tutaj są za karty. Co to Mikołaj ma za deck? Jest tutaj miner, są elitarne. Jest princeska. Zobaczmy. Oj, ładnie tutaj też wyrzucił tego Electro Wizarda. Wyczuł go, skurczyłek. No i znów gigant. Znów gigant prosto z mostku zostaje wyrzucony. Tu już przemyślał całą sprawę, że będzie tutaj armia szkieletonów. Ten gigant on niestety... A, jeszcze zadał. Ładnie, ładnie. Jeszcze raz 1701. No, Wizard ładnie blokuje te elite barbarianki, co nie? Ładnie. No, przewaga na razie po stronie trolla, on wie, że to musi wygrać, wtedy będzie 1-1. Pompka dopiero teraz zostaje wyrzucona, ale dość dużo się też bronił. Jest wyrzucona princeska, czyli teraz nie użył tego tornada, przy tym chyba musiał użyć to tornado. Nie miał zbytnio co wyrzucić. Ja myślę, że troll tu będzie miał lightinga. Mikołaj jeszcze musi dwie karty odsłonić. Zaczyna ładnie egzekutorem troll, czyli znów poleci gigant z mostku, a nie, tym razem nie. I co teraz? I co teraz? No, teraz ładnie użył. Teraz ładnie użył na tą hordę minionów, ale troszkę szkoda na tą hordę minionów wyrzucać to tornado. Zobaczmy. Za chwilę poleci armia szkieletonów i polecą elitarne barbarianki. Ładnie go znowu wyczuł. Jeszcze princeskę ściągnął. Drugi egzekutor. Ja myślę, że tutaj troll wygra, ponieważ dwa egzekutory, no to już pozamiatają. Zobaczmy. Horda minionów na egzekutora. Nie, słuchajcie, nie. Mam ten sam problem. Nie dam rady grać. 20 sekund i będzie 1-1 i zostanie nam później walka prosto kontra wkurwiacz. Zobaczymy, jak sobie wkurwiacz poradzi. Jeszcze jakby go tutaj na 3 zrobił, no to będzie już totalny kozak. Ładnie, ładnie mu poszło. Na 3. Chyba jeszcze nie było u mnie na sparingu klanowym, żeby ktoś pęknął na 3. Chyba nie było, co nie? GG, ładnie, jest 1-1. I teraz walka o wszystko. Nie ma żadnego zakładu, pamiętajcie, nie ma żadnego zakładu. Prosto w pizdę. Prosto w pizdę. Dobra, zaczynają. Idzie. Wkurwiacz versus prosto w pizdę. Zobaczymy, czy wkurwiacz da tutaj prosto w pizdę, czy po prostu sam prosto w pizdę da w pizdę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Princeska, wkurwiacz zaczyna. Minionki zostały wyrzucone. Jestem ciekaw, jakie tutaj znowu będą deki. Już tutaj dwie legendy wyskoczyły od strony wkurwiacza. Chcę chyba się popisać, że ma te dwie legendy. Muszkieterka. 7 eliksiru. Jakie 7 eliksiru, co mówię to? 7 level. O, goblin chatka. Zobaczymy, co tutaj będzie. He. Balon. Oj. Ale jest tutaj horda minionów. Gdzie są strzałki? Gdzie jest ogólnie jakiś zap? Piecyk. Teraz dopiero został wyrzucony. Nie wiem, czy piecyk mu blokował tego balona. Mógł wcześniej wyrzucić piecyk. Prosto. Ale zobaczmy. Goblin chatka. Kontra piecyk. No, tutaj delikatnie. Piecyk troszkę silniejszy, widać. I zaczyna swoją jazdę. Ma to jakiś szalony deck. Ładnie ten piecyk ubił, ale Hawk tutaj nie doleci. Jeszcze tutaj musi prosto w pizdę odsłonić swoje karty. Jeszcze dwie. Tutaj już wkurwiacz wszystkie karty odsłonił. To jest walka o wszystko teraz. W tym momencie walczą o to, który klan będzie lepszy. Zobaczmy. Jeszcze minuta 38 nam została. O, Knajda tutaj wyrzucił prosto w pizdę. Ma jakiś
ma jakiś szalony deck. I zobaczmy, horda minionów. Zamroził go, o skurczybyk. No, teraz sobie ładnie poradził. Ten balon w chatkę. Obił go ładnie, 1626, zobaczmy jak sobie poradzi. No niestety, tutaj horda minionów na piecyk troszkę bez sensu, ale nie spodziewał się tego wkurwiacz. 1600, 1526. Jest ciężko, bo jest tutaj freeze od strony prosto i ma taką większą przewagę, bo jeśli to będzie potrafił wykorzystać, no to wygra tą walkę. Goblin Barrel. Zobaczmy jak został wyrzucony. No dość ładnie, o kurczę, dość. 1200, 1300. Ale teraz prosto w pizdę. Rusza od razu. Będzie Goblin Chatka. Ciekawe gdzie on postawi. Stawię tą Goblin Chatkę. Horda minionów. No i tutaj będzie błąd. Tutaj będzie błąd, ale ładnie. Ładnie go załatwił. Bardzo mi się to spodobało. Ta Goblin Chatka go uratowała. Jeszcze ten Knight. Kurczę, bez sensu. Bez sensu ta princeska. Ten Knight, no może by zadał, nie wiem, 50 damage'a albo 100 damage'a. 913, walka wyrównana. Walczą teraz o wszystko, tak jak mówiłem. Wizard, ale on tutaj sobie nie poradzi. Jest jeszcze muszkieterka, strzałki poleciały i tą hordę, no niestety, zjadły. 1300 i chyba tutaj wygra. Tak, prosto w pizdę. Czyli ogólnie dzisiejszy sparring wygrywa Valhalla Pelczy. Wielkie gratulacje dla wszystkich, ładne walki. Zobaczyliśmy nowe karty w akcji, z czego się bardzo cieszę. No i co? To tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja się z Wami żegnam. No i zapraszam Was na moje następne odcinki, także poprzednie. To tyle, cześć, trzymajcie się.